Załóżmy, że z jakiegoś powodu chcieliście mieć swoją kolonię na lądolodzie. I nagle okazuje się, że w środku zimy jest minus 64 stopnie, a wy nie macie kompletnie narzędzi, ani w ogóle nic w tym stylu, żeby ogrzać swój pokój. Co najwyżej możecie wsadzić jeden grzeń. I teraz pytanie, jak ten pokój ogrzać? Zbudowałem tutaj sporo takich, powiedzmy, pseudodomków, każdy z innej grubości ściany. I teraz sprawdzimy sobie, która z nich jest najlepsza, jeśli chodzi o ogrzewanie. To znaczy, jak trzyma temperaturę i jak szybko ta temperatura rośnie. To znaczy, załóżmy, że nasz kolonista chce wyjść z jakiegoś powodu na minus 64 stopnie. Wychodzi sobie i musi oczywiście otworzyć drzwi, żeby to zrobić. W tym momencie temperatura bardzo mocno spada, bo w tym całym naszym szybie pomiędzy drzwiami oczywiście temperatura musi się zrównać z zewnętrzną temperaturą. W taki sposób z 20 stopni nagle tu mieliśmy 15 albo nawet mniej. I w tym odcinku chciałbym właśnie sprawdzić, które z takich, powiedzmy, zabudowań jest najlepsze do tego, żeby utrzymywać temperaturę i żeby nasi koloniści byli w stanie przetrwać najtrudniejszą zimę, jaka istnieje w grze. Tak więc zaczniemy od najprostszego pokoju, jaki istnieje w RimWorldzie, to znaczy zwykłe 4 ściany i jeden generator, znaczy grzejnik na środku. W tym pomieszczeniu temperatura nie rośnie powyżej 13 stopni, jak widzicie cały czas będzie spadać góra-dół, ponieważ temperatura nie dość, że ucieka ścianami, to jeszcze troszeczkę drzwiami i tak dalej i przy otwarciu byle kiedy drzwi, czy jest dzień, czy noc, ta temperatura momentalnie spada, za chwilę to zobaczymy. Jak tylko otworzyła drzwi były 3 stopnie, albo nawet 2, więc to jest bardzo niewydajny sposób jeśli chodzi o to, więc takiej konstrukcji domu najlepiej unikać jeśli chodzi o konstruowanie takich rzeczy w takim biomie. Następny budynek ma po prostu 2 ściany połączone równo i drzwi połączone klatka przy klatce i tutaj temperatura niby nigdy nie spada poniżej tam 18 stopni Celsjusza, ale za chwilę zobaczymy jak będzie działać, jak otworzymy drzwi. Jest teraz 18 stopni i tak dalej i spadło do 14 stopni. Ale momentalnie się ogrzewa i z powrotem mamy stałe około 20 stopni, więc taka konstrukcja jest całkiem dobra, jeśli chodzi o trzymanie ciepła. Przechodzimy do takiej ciekawej konstrukcji, czyli ściana, przerwa, ściana. I tutaj jest dosyć ciekawie, bo na zewnątrz w tym momencie jest minus 61 stopni, wejdziemy do pierwszej ściany, jest minus 36-37 stopni, a w środku jest 20. To prawie tak jakbyśmy byli w tej zabudowanej takiej najprostszej dwuściennej, powiedzmy, konstrukcji. Więc teraz sprawdzimy sobie, wejdziemy do środka, sprawdzimy jak szybko temperatura spadnie. Spada do około 13-14, więc w sumie bardzo podobnie jeśli chodzi o dwuścienną, po prostu dwuścienny budynek. Plus to, że w takiej konstrukcji troszeczkę mniej materiałów używamy jeśli chodzi o konstrukcję i w ogóle. Ale teraz chciałbym sprawdzić jak będzie działać, jeśli chodzi o połączenie tych dwóch projektów w jedno, to znaczy 2 ściany, przerwa i ściana. W tym momencie w środku jest 20 stopni, 21 nawet dochodzi niekiedy. Tutaj mamy minus 50 stopni, co jest bardzo ciekawe, bo praktycznie temperatura równa się z zewnętrzną, co jest bardzo ciekawe, bo w tym momencie ten grzejnik nie jest w stanie ogrzać tego zewnętrznego pierścienia. Okej, fajnie. Tak więc Jenny, wstawaj i idziesz tutaj. Wow! Temperatura spadła maksymalnie do 15 stopni Celsjusza. Okej, to jest fajne. Więc taki budynek w sumie jest dosyć ciekawy, jeśli chodzi o trzymanie temperatury. Ale teraz zostaje nam ostatni budynek, który tutaj zbudowałem, to znaczy trzyścienna ściana. Trzyścienna konstrukcja, czyli w tym momencie temperatura tutaj jest tak 20 stopni, spada co jakiś czas, ale to normalne. I gdy tylko wejdziemy do niej, według mnie temperatura mocno nie powinna spaść, bo tutaj są aż 3 drzwi. I tak, spada także do 15 stopni, więc w sumie, jeśli o to chodzi, to najgorsza konstrukcja z tych wszystkich to jest ta, ale po tych wszystkich testach, tych 4, najlepsza do trzymania temperatury jest ta. Ponieważ jak wchodzimy, to tutaj temperatura także spada do tych powiedzmy 15 czy tam 13, ale gdy wejdziemy do takiego budynku, także spada do 15, więc ten budynek, ten i także ten trzyma dosłownie temperaturę w taki sam sposób jak budynek numer 2, co jest dosyć ciekawe. Ale oczywiście w grze nie istnieje tylko i wyłącznie jeden sposób ogrzewania budynku. Jest także ognisko. I ognisko jest dosyć randomowe, bo trzyma ciepło w bardzo dziwny sposób. Raz jest mniej, raz więcej, normalne jak ognisko. Więc postawimy ich parę i usuniemy za chwilę grzejniki i sprawdzimy, jak tym razem będzie się temperatura trzymać. Ognisko jest o tyle fajne, że daje nam nie dość, że ciepło, to jeszcze światło. Jednakże marnuje dosyć dużo ilość drewna i w ogóle potrzebowalibyśmy lasu, żeby coś takiego stworzyć, a na tym biomie bardzo ciężko którykolwiek surowiec, jeśli chodzi o produkcję naturalną. Ale okej, sprawdźmy po kolei. Czyli pierwszy budynek bardzo słabo trzyma oczywiście temperaturę, 10,8 stopni. To jest bardzo mało. Dalej, budynek numer 2 trzyma prawie 30 stopni. No spada co jakiś czas, ale to normalne przy ognisku, więc też jest dosyć fajne. Budynek numer 3 także trzyma przy około 30 stopni Celsjusza. Numer 4 dosłownie to samo i numer 5 dosłownie to samo. Więc z tego wynika, że budynek numer 2, to znaczy konstrukcja dwuścienna, jest najlepsza, jeśli chodzi o trzymanie temperatury i w ogóle ogrzewanie tego całego budynku. Poza tym jest ona bardzo łatwa do skonstruowania, ponieważ potrzebujemy w zasadzie nie tak dużo surowców, gdybyśmy chcieli. Porównując do na przykład takiego czegoś, to marnujemy bardzo mało surowców. No ale oczywiście ten najłatwiejszy budynek nie jest najlepszy, więc... Oczywiście mógłbym też sprawdzać każdy surowiec, jaki istnieje w grze, ale po sprawdzeniu tutaj na Super Stali jest dosłownie taka sama sytuacja, jak jest tutaj. To znaczy taki budynek trzyma najmniej ciepła i w ogóle przy otworzeniu drzwi temperatura praktycznie równa się zewnętrzną. No i taki budynek znowu jest najlepszy. Więc gdybyście kiedykolwiek chcieli próbować na takim trudnym biomie jak lądolód albo wieczna zmarzlina, czy jakkolwiek to się nazywa, polecam taki rodzaj budynku, bo jest on najlepszy do trzymania temperatury. W ogóle najlepiej go i bardzo łatwo go ogrzać, więc polecam ten budynek. Taki dość krótki dzisiaj odcinek, no ale tak wyszło. Więc mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo by się ucieszył. Za subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.